Jesteśmy na obozie w Stegnie, dofinansowanym przez Fundację Lotto imienia Haliny Konopackiej i dofinansowany przez Ministerstwo Sportu. Jest to obóz ogólnorozwojowy dla zawodników badmintona z województwa lubelskiego. Mamy tu zawodników i początkujących, i zawodników, którzy już są zaawansowani. Dla dzieci jest to już kolejny obóz i bardzo się cieszą, że są w Stegnie, szczególnie, że Stegna jest teraz bardzo popularna w świecie TikToka i internetu. I jak się dowiedziały, że wyjeżdżamy do Stegny, było bardzo duże zainteresowanie. Mieliśmy tylko 30 miejsc, ale wszyscy, co już przyjechali, są bardzo zadowoleni z tego, że widzą piękne morze, że na stołówce jest bardzo dobre jedzenie i że warunki mieszkaniowe też są świetne. Na obozie najbardziej podoba mi się to, że trenerzy starają nam się zapełnić maksymalnie czas wolny, zwiedzają z nami różne miasta i trenują. Uczą nas grać we frisbee, siatkówkę. Mamy boiska do koszykówki i do piłki nożnej, też również trenujemy. Mamy również biegi na plaży. Nie jest mój pierwszy obóz, bo byliśmy wcześniej też z naszymi trenerami i z różnymi osobami w Białymstoku. Jest tutaj wiele miłych osób i fajnych, z którymi się bardzo można łatwo dogadać. Uważam, że trenerzy pomagają mi rozwijać swoje hobby. Spotykam się teraz codziennie ze znajomymi, których bardzo lubię, co mi na pewno pomaga, jestem uśmiechnięty na co dzień. A sportowo zauważyłem, że na przykład poprawiam kondycję, bo tutaj sporo biegamy i jestem w sumie z tego zadowolony. Zorganizowaliśmy tak obóz, że dzieci nie mają czasu wolnego, bo albo trenują, albo mają wycieczki. I to przyczyniło się do tego, że te dzieci się bardziej uspołeczniły. Jednak 2 lata siedzenia w domu spowodowało to, że dzieci stały się bardziej samolubne, a teraz widać tą przemianę, że dzieci lubią się razem przebywać, razem bawić. No i oto to był taki główny cel naszego obozu.